Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Battlefront 2. Się za chwilę tam zachwiałem, ale spokojnie, dobrze powiedziałem wszystko. W tej misji będziemy walczyć z Szukle? Szukle było w jedynce, prawda? Musiało być Szukle, bo pamiętam, jak mówiłem, że Szukle kojarzy mi się z jakimś cukierkiem czekoladowym. A więc musiało być Szukle. Kurde, już teraz nie wiem, co było, a czego nie było. Ale wydaje mi się, że Szukle było w jedynce, bo pamiętam, że zawsze mówiłem, że Szukle kojarzy mi się z właśnie z nazwą cukierka czekoladowego. Szukle, tak, na pewno, okej, okay, dobra, już tak, było. Z kremem waniliowym i te sprawy, przypomniałem sobie cały tekst, że mówiłem to na pewno. Tak więc, myślałem, że już mam jakieś rozdwojenie jaźni, czy coś w ten deseń. Do walki z Szukle wziąłem sobie, wiecie, broń ognistą, żeby po prostu zniszczyć go jak najszybciej, tylko to jest możliwe. Atak! Zmiażdżyć go! Nadal gardło męczy. Nadal męczy. Tragedia. Ale jestem tu na was, aby gadać. No bo nie wiem do czego innego. Tak więc, sam prawdopodobnie mógł pokonać Szuklę na pierwszym poziomie. Bo to jest koks nad koksy, tak naprawdę. Nie ma mu równych. Nawet Gong nie może się równać teraz z Diu. Nie uwłaczając Gongowi, i tak jest awesome, tak jest super, ale jednak Diu wymiata, no. No tak, tak już jest. Tak to jest na tym świecie, że jak się rzuci jabłko, to ono spadnie. Jak się wsadzi rękę w ogień, to się oparzy. I Diu jest po prostu niesamowity. Podstawowe zasady tego świata, no. Jak to mówiła moja nauczycielka od chemii? Banał! Banał! Po prostu banał! Jak możesz tego nie rozumieć? To jest banalne. A my oczy jak 5 złotych i nikt nie wie, o co je chodzi. Zrobi jakieś zadanie. No, tutaj nawet tamtego nie będę mówić, jak to się rozwiązać, bo to jest banalne, aż wstyd, że wam mówiłem, jak to się robi. A nikt nie zrobił, bo nikt nie wiedział jak. Powiedziałem, że pozdrawiam moją panią od chemii, ale wiem, że nie ma... jest zerowa szansa na to, że ona kiedykolwiek obejrzy to coś takiego, tak więc... nie pozdrawiam panią od chemii. Szukle się przejęło i postanowiło, że zginie. I zdobyliśmy jajeczko i dwa nasioneczko. Znaczy dwa nasioneczka i jajeczko. Nasionka, tylko nasionka, nie ma ogonka, tylko nasionka. Czy coś takiego? Jungle! Welcome to the jungle! We got fun and games! Żeby pokonać Szukle bossów, trzeba po prostu używać ognia. I tyle. Pokazują, żeby używać toriponów, ponieważ Szukle za każdym razem, kiedy wiecie, jakby go odrzucimy, to on wypuszcza swój usypiający gaz. W końcu... No, musimy spotkać się z najgorszym przeciwnikiem. Sigotony przygotowują katapultę, tak jak Gong im rozkazał. Może być trochę ciężko to powiedzieć, ale... To jeszcze im trochę zajmie i... nie powinniśmy jeszcze przestawać się załamywać. No, ach, ten Gong. Zawsze taki... niekulturalny. No cóż, będziemy musieli... no cóż, nie dostaniemy drugiej szansy jak ta. Po prostu musimy nacierać na tą fortecę bez...
bez katapulty. Ja, jak widzicie, cały czas usilnie tworzę machopony, żeby tylko mieć w końcu chociaż 3. I tak machopony muszą mieć dobry sprzęt, żeby tak ich używać. Tak więc, dobra, ruszamy na misję, nie ma co. Myślałem, że może sobie poćwiczę, wiecie, że na przykład potrenuję, znaczy na szukle pójdę parę razy i zdobędę sporo nasionek, żeby stworzyć sobie machopona jeszcze jednego, ale uznałem, że na razie jeszcze nie, bo musimy mieć przecież lepszy sprzęt też dla machoponów. Tak więc nie ma sensu, żebym tam się produkował specjalnie. Wezmę sobie tylko jeden gulasz czerwony i możemy ruszać na misję. No jako, że nie mamy katapulty, no to trzeba w miarę być mocnym. Od razu was będę teraz ostrzegnę, że chwilę będzie początek, potem przyspieszę film i potem będzie znowu wolno, znaczy znowu normalne tempo, ponieważ ten środek będzie trochę mniej interesujący i chcę wam pokazać tą końcówkę tej misji, bo to jest bardziej, powiedzmy, widowiskowy moment. Tak więc tutaj będziemy musieli tylko się przedostać przez, wiecie, przez wieżę. Norma, nic innego, tak więc... 3, 2, 1, go! Ale timing miałem dobry. Zasypujemy ich gradem strzału i włócznią Dew. Tak więc tylko odpadają jeden po drugim. Tutaj leży konik. Ten konik się nazywa, nie pamiętam jak, ale chyba... I tak go nie zdobędę na koniec, nie jestem pewny. No mniejsza już, mniejsza o większe. Konik jest konik, ja koników nie używam aż tak dużo. I tutaj użyjemy sobie cudu ataku, ponieważ zbliżamy się do fortecy. I 3, 2, 1, wychodzimy z nas przestrzeni, super. Ludicrous Speed! Nie wiem, czy ktoś kojarzy ten tekst. Jeżeli kojarzycie, to fajnie. A jeżeli nie, no to trudno. To jest chyba ostatnia wieżyczka, dlatego już teraz spowolniłem. Do normalnej prędkości doprowadziłem się. Nie wiem, czemu cały czas mówię, że spowolniłem. Po prostu wyłączyłem przyspieszenie, wyłączyłem Benny Hill Time, tak zwany. To działko jest naprawdę irytujące momentami. Na szczęście Dew... Widzieliście to? Przerzucił przez całą wieżę. To jest zawodnik dopiero. Nad wieżą. Nawet jakaś tam wieża pancerna nie powstrzymuje Dew. I zbliżamy się teraz do fortecy chyba, z tego co pamiętam. Będziemy musieli sami walczyć, jak Gong nas nie zawiódł. Nie przygotowali jeszcze tej katapulty. Co za tupet. Jak śmią tak postąpić z nami, no ale trudno. Łaski bzy, jak to się mówi. Tak więc możemy atakować teraz fortecę. To jest chyba najbardziej opancerzony budynek, najtrudniejszy przeciwnik w historii pataponów, jak na razie. Forteca Zygotonów z pierwszej części to był pikuś w porównaniu z tym. Spójrzcie, co tu jest. Działa, łucznicy. Mniejsze działko, jedna piła, topór, tasak i jakieś tam wychodzący cały czas no jak, ojej, zapomniałem jak się nazywają, ci duzi po prostu. Takie wielkie patapony. Przepraszam, że zapomniałem jak się nazywają, ale zapomniałem po prostu. Nie, no jak oni mają. Ale w topa. Że zapomniał jak się nazywają? No jest Kiba, Tori, tak, to i... Decapon. Nazywają się Decapony. Tak. No i niestety widzicie, udało mi się usunąć ten toporek. Tam sporo obrażeń zadać tej fortecy. Jednakże został już teraz tylko Dew i... Hatapon i Decapon, który naciera cały czas na mnie i nie ma szans
żeby go Dew pokonał w krótkim czasie, ponieważ nie może tak blisko włócznią rzucić po prostu, biedaczek. No i tak to już jest. No, powiem wam w skrócie. Nie udało się. Nie przeszliśmy tej misji, niestety. Potrzebujemy pomocy Zygotonów. Nie poradzimy sobie bez nich. Zygotony naprawdę są nam potrzebne do zwycięstwa. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale Zygotony, proszę o pomoc. Niestety. Wielki JJ, proszę, nie załamuj się. Ja się załamuję, kobieto, wyluzuj. Twoje serce walczyło dzielnie. Wszyscy naprawdę cię podziwiamy. Nie, i tak, uhu, podziwiamy cię, Czy coś? Lady Madden, to straszne! Katapulta została skradziona! Coś ty powiedział? No i tak, skradli katapultę, tak więc musimy ją odzyskać, ale odzyskamy ją teraz w tym odcinku. A wy komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!